Serdecznie za przybycie. Witam w imieniu radnych Klubu Koalicji Obywatelskiej. Szanowni Państwo, nasz dzisiejszy briefing jest poświęcony sprawom, które ostatnio pojawiły się w przestrzeni publicznej, w mediach lokalnych. Mówiąc wprost, chcemy odnieść się do informacji z ostatnich konferencji prasowych naszych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Ten dzisiejszy briefing chcemy podzielić jakby na takie dwa etapy. W pierwszej części oddam głos już za chwilę panu wiceprzewodniczącemu Pawłowi Napolskiemu, który powie o szeroko rozumianych inwestycjach drogowych w mieście. Natomiast później moja skromna osoba będzie mówiła na temat ewentualnego sponsora strategicznego Olimpii Grudziądz, czy też remontu, długo oczekiwanego remontu nawierzchni stadionu lekkoatletycznego. Szanowni Państwo, hipokryzja Prawa i Sprawiedliwości sięga zenitu. Radni PiS najpierw głosują przeciwko budżetowi miasta, dzięki któremu możemy realizować oczekiwane przez mieszkańców inwestycje. Następnie wykazują niby wielkie zainteresowanie tymi inwestycjami, a nawet radość, czy więc wręcz chwalą się tymi inwestycjami. A tak naprawdę przez to, że wcześniej głosowali przeciwko budżetowi, to można powiedzieć, że opowiedzieli się przeciwko realizacji tym inwestycjom. Tak było z budową hali targowej przy ulicy Łyskowskiego, tak było z przebudową ulicy Rybackiej, tak było, gdy zwiększaliśmy środki na przebudowę ulicy Kościuszki, tak było też, gdy w budżecie miasta głosowaliśmy między innymi za inwestycjami związanymi z przebudową ulicy Rybackiej czy łącznika ulicy Toruńskiej z Kwiatową. Podobna sytuacja była z placem manewrowym dla autobusów, z tak zwaną pętlą autobusową w Mniszku. Podczas konferencji prasowej radni PiS pochwalili się, że do grudziąckiego budżetu miasta wpłynie 4 730 000 zł na remont ulicy Rybackiej oraz budowę łącznika ulicy Kwiatowej z ulicą Toruńską. Na marginesie dodam, że środki te jako planowane do pozyskania z funduszy rządowych mieliśmy zapisane w budżecie miasta, przeciwko któremu radni PiS głosowali. Szanowni Państwo, jako radni Koalicji Obywatelskiej bardzo cieszymy się, że do grudziąckiego budżetu miasta wpłyną środki z budżetu państwa. I trudno byłoby wyobrażać sobie inny scenariusz, gdyż grudziądzanie płacą gigantyczne podatki, które trafiają właśnie do budżetu państwa i dziwnym byłoby, gdyby te środki chociaż w części nie wróciły do nas tutaj do Grudziądza na realizację oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Pragniemy jednak zaznaczyć, że Prawo i Sprawiedliwość na początku wprowadziło takie regulacje prawne, przez które samorządy straciły miliony złotych dochodów własnych, a teraz rozdaje przysłowiowe grosze, które mają niby zrekompensować te utracone straty. Zgodnie z wyliczeniami Związku Miast Polskich, czyli jednej z najstarszych organizacji, najstarszej w zasadzie organizacji skupiającej najwięcej samorządów w Polsce, ubytek z tytułu udziału w PIT spowodowany wprowadzonymi przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmianami tylko w samym 2023 roku w przypadku Grudziądza wyniesie blisko 53,5 miliona złotych. W zamian dostajemy 4 730 tysięcy, czyli per saldo mieszkańcy Grudziądza są stratni 49 milionów złotych blisko. Tyle ubytku mamy w budżecie miasta przez wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmiany, czyli blisko 53,5 miliona złotych. Tyle dostajemy z Funduszu Dróg Samorządowych, czyli per saldo mieszkańcy Grudziądza są stratni blisko 49 milionów złotych. Szanowni Państwo, podczas swojej ostatniej konferencji radni Prawa i Sprawiedliwości powiedzieli również, że zabiegają czy wspierają te inicjatywy, te działania, o których wiedzą. W związku z tym my dzisiaj informujemy radnych Prawa i Sprawiedliwości, że występujemy z inicjatywą uchwałodawczą, z apelem do prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego o zwiększenie wysokości udziału gmin, powiatów i województw we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o wyrównanie ubytku dochodów samorządów za lata 2019-2023. W tych latach, w latach 2019-2023 ubytek w PIT-ie zgodnie z wyliczeniami Związku Miast Polskich wynosi
blisko 117 milionów złotych. W tym czasie dostaliśmy rekompensaty, tak zwane rekompensaty w wysokości 34 milionów złotych, czyli per saldo mieszkańcy Grudziądza są stratni 83 miliony złotych. Nie mówimy już tutaj o subwencji oświatowej, która też jest niewystarczająca i pochłania gigantyczne środki z budżetu miasta. Przypomnijmy, w zeszłym roku było to 80 milionów złotych. W związku z tym my występujemy z inicjatywą uchwałodawczą. Liczymy, że radni Prawa i Sprawiedliwości, tak jak zapowiadali, że popierają te inicjatywy, które mają służyć miastu i o których wiedzą, liczymy, że ponad podziałami politycznymi poprą tę inicjatywę, a ich parlamentarzyści nie będą blokować takich zmian w Sejmie. Szanowni Państwo, oczywiście liczymy na to, że ponad podziałami radni Prawa i Sprawiedliwości zachęcamy do złożenia podpisów pod tym stosownym dokumentem. Tak jak przed chwileczką powiedział Pan Paweł Napolski, strata 53 milionów, które uszczuplają niejako nasz budżet, a warto przypomnieć, że powołując się tutaj na Związek Miast Polskich, który zrzesza nieco ponad 350 samorządów w swoim stowarzyszeniu, opublikował we wrześniu 2022 roku właśnie, ja już powiem globalnie na tle Polski, sytuację finansową, jakie jest uszczuplenie z tytułu podatku PIT tych wszystkich miast. Drodzy Państwo, w latach 2019-2023 jest to 28 miliardów złotych, a dokładnie 27 miliardów 730 milionów. Uwaga, z czego miasta na prawach powiatu to jest blisko 21 miliardów, gminy miejskie 4 miliardy, gminy miejsko-wiejskie 2 miliardy 600 milionów. A więc prosimy, apelujemy o to, aby radni Prawa i Sprawiedliwości ponad podziałami, oni zawsze to podkreślają, dołączyli do naszej inicjatywy, którą będziemy kierować na ręce pana premiera Mateusza Morawieckiego. Szanowni Państwo, kontynuując wątek tematów, które poruszane były na konferencjach prasowych radnych Prawa i Sprawiedliwości, pojawił się także wątek sponsora strategicznego, który ma być niejako ogłoszony jeszcze pewnie w tym roku albo pewnie w najbliższych miesiącach. Szanowni Państwo, chodzi zapewne o energię, bo takie gdzieś tam w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje. Nie odkrywamy tutaj żadnej Ameryki, drodzy Państwo. Wystarczy przypomnieć, że energia, która wchodzi w skład grupy Orlen, finansuje piłkarzy Lechii Gdańsk, ekstraklasowych piłkarzy Lechii Gdańsk. Energa finansuje pierwszoligowych piłkarzy Arki Gdynia. Oczywiście ktoś z Państwa powie, to za wysokie progi dla trzecioligowej Olimpii Grudziądz. To w takim razie wyjaśniam, że w grupie drugiej, trzeciej ligi, w której gra Olimpia Grudziądz, finansowana jest Gdania Gdańsk, Zawisza Bydgoszcz, Kartuzja Kartuzy, Bałtyk Gdynia, Gryf Słupsk, który co prawda nie gra, ale także są to pieniądze z energii. Przy czym dodam, że chociażby w samym 2021 roku Zawisza Bydgoszcz pozyskała energię jako sponsora tytularnego, sponsora strategicznego, a więc w ślad za tym zapewne idą, drodzy Państwo, duże pieniądze. Jeszcze jedna ważna informacja. Gdania Gdańsk, która zapewne toczyć będzie zaciekły bój z Olimpią Grudziądz, awans do drugiej ligi, czego życzymy oczywiście Olimpii Grudziądz. Przypominam, w zeszłym roku obchodziła swoje stulecie klubu i to jest bardzo ważna informacja, drodzy Państwo, bo to stulecie klubu odbyło się w sierpniu 2022 roku. Bardzo huczne obchody w Gdańsku i proszę zapytać mnie, kto był sponsorem tytularnym i sponsorem głównym obchodów stulecia Gdanii Gdańsk, klubu nie tylko piłkarskiego, ale także piłki ręcznej i lekkoatletyki. Energa. A więc stawiam pytanie, gdzie byli radni Prawa i Sprawiedliwości w ubiegłym roku, gdzie byli radni Prawa i Sprawiedliwości kilka lat temu, kiedy przypominam, że cały czas borykamy się z problemem pod tytułem finansowanie Olimpii Grudziądz. Od momentu powstania spółki w 2013 roku w szczytowych momentach miasto dokapitalizowało od 3,5 nawet do 4 milionów złotych. Teraz jest to 1 milion złotych. Gdzie byli radni skupmy się tylko od momentu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządzi w kraju. Gdzie byli radni? Gdzie był pan radny Sławomir Szymański, przewodniczący Komisji Sportu? I dlaczego ta aktywność niejako ujawnia się dopiero teraz? Oczywiście odpowiedź jest prosta, idą wybory. Natomiast my zarzucamy, albo mamy pewien żal do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, że nie rozwiązali problemu Olimpii Grudziądz i sponsora zdecydowanie wcześniej. Ja przypomnę, próbowaliśmy dwukrotnie, powiem kolokwialnie, sprzedać albo pozyskać inwestycje
inwestora, który no niejako ulżyłby budżetowi miasta. A więc gdzie byli radni zdecydowanie wcześniej? Oczywiście liczymy, szanowni państwo, że sponsor strategiczny Energa, przypominam, buduje u nas elektrownię, wyłoży przynajmniej takie same pieniądze, jak te, które wykłada miasto, dokapitalizowując chociażby ostatnio w kwocie 100 milionów złotych właśnie Olimpię Grudziądz. A więc liczymy co najmniej na takie pieniądze i na oddech, na umrzenie budżetowi miasta. Szanowni państwo, kolejny temat, remont bieżni lekkoatletycznej, remont stadionu GKS Olimpii, klubu, który w tym roku będzie obchodził swoje stulecie. No i tutaj też aktywność już teraz, dopiero teraz chciałoby się powiedzieć, ze strony kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. No to, drodzy państwo, szybki rys historyczny. Początek 2021 roku, pierwszy kosztorys, który opiewał na sumę 5 milionów złotych, potem lipiec 2021, dotacja z Ministerstwa Sportu w wysokości 50%, czyli licząc wprost około 2,5 miliona złotych. W lutym 2022 roku prezydent Maciej Glamowski ogłasza chęć organizacji Mistrzostw Polski lekkoatletycznych, oczywiście do lat 16. Po drodze kalkulacja nieco się zmienia, drodzy państwo, te koszty rosną. Suma tego zadania to już jest 9,2 miliona złotych. No i ten misterny plan remontu, który oczywiście jak najbardziej należy się temu zasłużonemu klubowi, który w tym roku obchodzi stulecie, no legł w gruzach. Miasto oczywiście zwróciło się do Ministerstwa Sportu o zwiększenie dotacji na to zadanie. Odpowiedź była no, chyba spodziewana. Dotarł aneks domowy, który no, nie przewiduje podwyższenia tego finansowania, a więc finansowanie jest na poziomie 2,5 miliona złotych, drodzy państwo, na to. Przy czym to zadanie, przypominam, 9,2 miliona złotych. No i jakie dwa wnioski? Takie dwa wnioski, że przeszło nam koło nosa Mistrzostwa Polski do lat 16, które miało być we wrześniu tego roku na stulecie naszego klubu. No i szkoda, że radni Prawa i Sprawiedliwości znowu teraz, dopiero teraz angażują się, bo wiemy już dziś, że Olimpia zorganizuje półmaraton Mistrzostw Polski we wrześniu. Tak moglibyśmy świętować te stulecie klubu, nadając randze temu świętu, organizując Mistrzostwa Polski. Drodzy państwo, no jeszcze jedna taka drobna uwaga. To akurat cieszymy się, że radni Prawa i Sprawiedliwości korzystają z pomysłów innych, bo to nie kto inny jak radni Koalicji Obywatelskiej na bodaj listopadowej sesji sugerowali panu prezydentowi, aby podzielić to zadanie, nie mając oczywiście więcej pieniędzy na remont stadionu. Podzielić, że w pierwszym roku robimy remont bieżni, a w drugim na przykład będziemy kontynuować remont hali sportowej z bieżnią. No tutaj pan radny Sławomir Szymański mówi na konferencji prasowej, że to jest dobre rozwiązanie. To akurat cieszymy się, że radni Prawa i Sprawiedliwości słuchają i obserwują to, o czym mówią radni Koalicji Obywatelskiej. Drodzy państwo, tak na koniec jeszcze chcieliśmy zahaczyć o temat szpitala, bo na jednej z konferencji także był temat szpitala poruszany, zwłaszcza oddłużania tego szpitala, ale uznaliśmy, że jest to dość szeroki temat i na pewno będziemy zapraszali państwa na kolejną konferencję prasową, tym bardziej, że czekamy na odpowiedź na interpelację, którą napisał pan poseł Tomasz Szymański. Jest tam szereg pytań związanych właśnie z systemem szpitalnictwa, z systemem zdrowotnym w naszym kraju. Ja tylko tak, żeby to na koniec dopowiedzieć, szanowni państwo, ja życzyłbym sobie, aby radni Prawa i Sprawiedliwości byli tak mocno zaangażowani, nawet w tym roku wyborczym, jeśli chodzi o starania w tej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Szanowni państwo, proszę poczytać sobie wywiad bodaj z listopada 2022 roku. Tam dyrektor tegoż banku mówi jasno, w skali roku udzielamy 70 takich pożyczek. Wsparcie dla szpitali, uwaga, od 2 milionów prawie do 700 milionów. Tam pada nawet liczba miliarda. A więc nie możemy też mówić albo przyjmować takiej retoryki, że 400 milionów, o które my wnioskujemy, jest to ogromna suma. Bank Gospodarstwa Krajowego mówi, jeżeli macie plan naprawczy, jeżeli ten plan naprawczy wpisuje się w naszą ocenę, czyli w ocenę BGK-u, to oczywiście dostaniecie te pieniądze na preferencyjnych zasadach. A drodzy państwo, Bank Gospodarstwa Krajowego to nie jest nic nowego, bo bank wspiera szpitale. Ja dotarłem do takiej informacji z 2018 roku, dwa szpitale wojewódzkie w Rzeszowie, suma, to jest 2018 rok, to jest 206 milionów złotych.
43 miliony szpital w Tarnobrzegu. Ostatnia informacja z ubiegłego roku, szpital w Przemyślu to jest bodaj 96 milionów złotych. A więc, drodzy Państwo, można te pieniądze dostać, a przypominam, że podstawowy warunek Grudziądzki Szpital spełnił. Mamy program naprawczy, za którym wszyscy głosowaliśmy. A więc tutaj oczekiwalibyśmy od radnych Prawa i Sprawiedliwości, no niejako, powiem tak, otworzenia drzwi do Białegieku, bo to, co przed chwilą powiedziałem, to są fakty, drodzy Państwo, od 2 milionów do 700 milionów. I tu możemy te pieniądze dostać. Ale, żeby już puentując i zamykając temat szpitala, padło też na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości stwierdzenie, że minister Niedzielski niedawno ogłosił, że rząd, Ministerstwo Zdrowia, przepraszam, przeznacza pewną pulę pieniędzy na dofinansowanie szpitali, które mają problemy. No, drodzy Państwo, no, nie kto inny jak Jarosław Kaczyński w czerwcu 2022 roku tutaj w Grudziądzu powiedział, nie będę tego cytował, ale powiedział: tylko rozwiązania systemowe. Dokładanie pieniędzy, to co teraz próbuje gdzieś tam wdrożyć minister Niedzielski, jest najgorszym rozwiązaniem, bo to nie ma przyszłości. To są słowa Jarosława Kaczyńskiego. A więc, drodzy Państwo, my jako radni Koalicji Obywatelskiej i chyba myślę wszyscy dyrektorzy szpitali, a także pacjenci, oczekujemy tej reformy szpitalnictwa w naszym kraju, bo bez tego takie szpitale jak Grudziądz, no, będziemy mieli nadal problemy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeszcze, Szanowni Państwo, tylko dodam, że trzymamy oczywiście kciuki za radnych Prawa i Sprawiedliwości, za Pana Przewodniczącego Sławomira Szymańskiego, który jest od wielu lat szefem Komisji Sportu, zna potrzeby Grudziądzkiej Olimpii i myślę, że ten milion, który dokładamy z budżetu miasta, będzie dokładać niebawem Energa. Trzymamy kciuki, żeby ten milion, o który, jak wierzymy, zabiega Pan Radny Szymański, do Grudziądza zatrafił i ulżył budżetowi miasta, a ten milion moglibyśmy przeznaczyć, który dzisiaj przeznaczamy z budżetu miasta, na inne realizowane w obrębie sportu aktywności, chociażby dzieci i młodzieży.